IGN, z uwagi na to, że Elden to gorący temat, bo DLC zaraz wychodzi, IGN mówi tak. Zasięgi, pieniążki, musimy nagrać coś o Eldenie. I stwierdzili, że zrobią ranking top 10 najtrudniejszych bossów w Eldenie. Zobaczymy, jak się znają. Spoiler alert, stary. The Shadow of the Erdtree DLC for Elden Ring is on the horizon and... Czekaj, napisy na wszelki wypadek dla ludzi. Oczywiście, już robię, czekaj. Git. Erdtree, no nieźle. DLCs are any indication, you can bet that it will come packed with brand new, unforgettable boss battles that will surely test even the most experienced Elden Ring players. No, no. As we look forward to its release, we figured what better time than now to look back at the base game and revisit some of these boss battles by ranking them in terms of the top 10 most difficult Elden Ring bosses before the DLC. Pokaż to. O, na podstawie fanów, tak? No dobra, zobaczymy. Before we begin, a quick note about these rankings. They were sourced from thousands of Elden Ring fans on IGN via a face-off that we ran last month. Okej, w taki sposób. To zobaczymy w takim razie głosowanie społeczności. To może być ciekawe. We compiled a list of the 25 most notoriously tough bosses in Elden Ring. Nawet fajnie niż śmianie się z IGN-u. A gauntlet of matchups that pit two of those bosses against each other, with fans choosing which one they believe is harder. The ones that won the most matchups are the ones that made this top 10. So, let's go ahead and see what the IGN audience believes are the 10 hardest bosses in Elden Ring, starting with a 54.1% win rate in its matchups, the Fire Giant comes... Fire Giant to totalna szmata. Nienawidzę go. Ten boss fight jest spierdzielony i to nie mówię tego dlatego, że wywaliłem się wczoraj na no-hicie tutaj, tylko po prostu ten boss fight jest tragiczny. Ten boss fight polega na walce ze stopą. No kurna, ziomek. To jest tragedia. Ten boss fight ma potencjał na bycie jakimś widowiskowym, ale cały ten fan jest odbierany przez rozmiar bossa. I jego ataki są beznadziejne. It's not hard to see why he made the list. Fire Giant is one of the later bosses in the game and is mostly difficult due to the fact that if your vigor isn't up to snuff, he will basically one-shot you with almost every single attack in his arsenal. It's also a unique boss fight in On ma najwięcej HP ze wszystkich bossów? No to na pewno. That a lot of it takes place while... Jak ktoś gra strength buildem bez bleeda, to powodzonka, nie? Miła zabawa to jest. Riding Torrent, which limits your ability to dodge or quickly change direction. And in addition to that, it's a fight that demands a lot of patience, especially in its final phase, where you have to be very... Ta walka, tak, wymaga cierpliwości, ale ona jest nudna, po prostu. Careful about picking your spots. Nie, Fire Giant jest mega złym boss designem, szczerze. And do some damage in order to avoid getting flattened by its tendency to roll over you. Upon my name as dziewiąte miejsce? The first. No, jestem ciekawy. Czy... Godfrey is one of my personal favorite boss battles of Elden Ring. No, mój ulubiony boss. Kurde, uwielbiam go. Jest rewelacyjny. Jakby to jest jeden z lepszych bossów do tańczenia wokół niego na pierwszej fazie, a na drugiej jest fajne to, że jest zupełnie inny i totalnie dziki, nie wiem, vibe jest cool. Nisko, nie? Ten w rankingu. Zobaczymy, co jest wyżej. Żeby nie było, on jest jakiś ultra trudny faktycznie, ale jestem mimo wszystko zdziwiony. With 54.2% of its matchups won. It's a two-phase boss fight, with each phase packing its own... Gdybym miał drugi pasek HP, to by był trudniejszy. To jest case prawie w każdym bossie w Eldenie. To jest dziwne dla mnie. Ja nie rozumiem, czemu Malikef nie dostał drugiego oddzielnego paska na drugą fazę, czemu Godfrey nie dostał. Powinno tak być. Jeden pasek najpierw, potem drugi, a nie w połowie zmieniamy. Challenges. Godfrey is dangerous for his extremely wide sweeping axe attacks, but also his ground shaking stomps. Ale Renala miała dwa paski, no. No ale tam się w ogóle wszystko zmieniało, nie? Which often are best avoided by jumping instead of rolling. Once he takes enough damage, he'll regress to his true form of Horalu, who has a nasty tendency to trick you into rolling early, only to grab you during the recovery of your dodge Jezu, and powerbomb you into the ground. It is a tough Wcale and really... mi nie skasował, no hita ostatnio, nie? ...fight, one that really demands that you learn the movesets Wcale. Of essentially two wildly different bosses, but at least you don't have to fight both of them at the same time. Speaking of... With a 54.3% win rate in... Nienawidzę ich. Kolejny beznadziejny boss design. Strasznie gówniane. Mogli ich zostawić, szczerze, gdyby był po prostu gdzieś tam apostoł w tej wiosce, Noble jak cię śledzi jak Pursuer w Dark Souls 2, to by było spoko. Ale niepotrzebnie ich potem jeszcze połączyli. Naprawdę, niepotrzebnie. In their face-offs, the Godskin duo come in at... A nawet jeśli, to element wskrzeszania jest tak głupim gimmickiem. Number 8. Individually, the Godskin Noble and the Godskin Apostle aren't that bad. Together though, they're a nightmare.
Nie, no szczerze, oni zostali zaprojektowani zupełnie osobno, a potem ich sklejono. To nie jest tak, że oni zaprojektowali. Jestem przekonany, że Miyazaki najpierw zrobił dwa bossy, a potem je złączył, a nie zrobił dwa bossy, które się uzupełniają, a potem je rozdzielił. Czajcie, o co chodzi? To by była duża różnica. Bo na przykład Ornstein i Smaug, stary boss, ale jednak fajnie się uzupełnia, nie? A to się totalnie nie uzupełnia. Bo gruby może jest gruby, ale jest turbo szybki. I ten skinny też jest szybki, więc masz dwóch szybkich bossów. W ogóle rolowanie się tego grubego też jest zepsute. Able to bring in a powerful spirit ash or summon that can hold the aggro of the one that you're not fighting. But it's very hard to keep that summon alive for the whole fight. And thus, at some point, you likely will have to contend with both of them at once. Fortunately, the arena is designed to your advantage. Wiecie, że oni mają, taka ciekawostka, oni mają w plikach gry mechanikę wybudzania siebie nawzajem, żeby ogrywasz twojego sleepa. Było to wpisane, ale Miyazaki chyba uznał, dobra, będzie za ciężko czy coś. Autentycznie, oni mają animację specjalną przygotowaną na to, że jeden drugiego budzi czarem, nie? ...when you to put a pillar between you and one of the bosses to at least avoid getting hit by one of their hugely damaging black fireballs. W randomizerach niektórych używają tego? No. Radagon jest wyżej niż Godskini, jeżeli chodzi o trudność? Nie, no nie zgadzam się. Radagon nie jest trudnym bossem. Chyba, że ktoś ma problem z delayami. The penultimate boss fight of the game surprisingly comes in at the 7th spot. Radagon may feel like the actual final boss of the game. Radagon jest bardzo fajnym bossem, ale nie jest najtrudniejszym na pewno. Due to his similarities to other final boss fights such as Gwyn and the Soul of Cinder, and he's about as tough as those fights as well. There are no real gimmicks or unusual mechanics to this boss. Fajne jest to, że ten boss ma praktycznie odporność na wszystko, więc po prostu jest bitka. To jest akurat cool na koniec. It is just a straight up fight. Te napisy są tragiczne, nie skupiajcie się na nich. Either have to learn how to... Ale żeby jakiekolwiek losowe zrozumienie ktoś miał, to są włączone, no. Properly avoid and punish all of his attacks. Or simply have a build that's strong enough to... Dzięki za info, ten atak cię zgrabuje albo wybuchnie, tutaj jest napisane. Dzięki stary, ja widzę. Just basically bully him to death. Coming in at number 6 is Starscourge Radahn with a 61.2% Radahn win rate. Bez samonów jest dość trudny, Radahn z samonami jest banalny, nie? The fight against Radahn is quite unlike anything else in Elden Ring. And like the Fire Giant, it's very much a stat check. If you come into this fight underleveled, you will find yourself getting one-shied with just about... Radahn przed nerfem byłby top 3? Muszę kiedyś zagrać w 1.0 wersję Radahna, nieironicznie, bo dużo ludzi to mówi. Chyba jest z tych wymienionych najtrudniejszy faktycznie. About everything that Radahn throws at you. Throughout the fight, you'll want to summon as much help as you can. Radahn's attacks all pretty much sweep a wide area, so you can never get careless even if his attention isn't on you. But it's still preferable to have his aggro on someone else. Radahn ma jeden z fajniejszych klimatów walki, jeśli o to chodzi. W sensie naprawdę wiesz, że bijesz się z generałem, który jest przepotężny, to jest fajne. Perhaps the hardest part of the Radahn fight is when he's low on life and will summon these giant rocks to hurl at you. These rocks will... I muzyka totalnie go uzupełnia jeszcze do tego. Will certainly take you out, and they're very... Ja też się dłużej męczyłem z Godskinami niż z Radahnem, ale overall wydaje mi się, że Radahn mimo wszystko jest trudniejszy. Godskini to jest element po prostu kretynizmu designowego, ale tak typowo trudność Radahn ma wyższą, tak mi się wydaje. Godskini są po prostu specyficzni. Radahn jest trudniejszy od Moga, szczerze, ale to moje zdanie. Nie wiem, ja nie widzę takiej trudności w Mogu, jaką inni widzą. Beating out Radahn with a 61.3% win rate is Mog, the Lord of Blood. Nie zmienia faktu, że Mog jest jednym z najfajniejszych bossów pod względem po prostu czysto movesetu. Jest naprawdę fajnie się z nim walczy. Szkoda tylko, że masz całą arenę oszczaną po prostu tym ogniem. Optional boss battle hidden in the Mogwin Palace and apparently the site where you'll be accessing the Shadow of the Air Tree DLC. The really difficult part of the Moog fight is, of course, his curse. After he puts 3 rings on you, he will start chanting and cause massive bleed damage to you 3 times in a row in quick succession. And worst of all, it will heal him as well. The rest of the fight isn't a pushover either, with Moog having big attacks that cover a lot of range and hit very hard. He's an optional boss fight for a reason, for sure.
One of the final. Kurde, PTSD to może robi we mnie, ale nienawidzę Placida. Jezus, nie cierpię go. Szczerze mówiąc, to nigdy jakoś specjalnie. To jest turbo ładna widowiskowa walka, ale chyba jak oglądasz kolegę, jak gra. No naprawdę, ten smok jest tragiczny. Midir jest dużo lepszy. Fortisax też jest dużo lepszy. Part to two extremely powerful bosses. Fortisax jest naprawdę spoko w porównaniu do niego. With a 63.2% win rate, the optional boss, Dragon Lord plus Pseudosax, is a force. Ale jeżeli chodzi o trudność, tak, jest trudny. No bo ma parę, co najmniej kilka bullshitowych rzeczy. To be reckoned with. Maybe you've gotten used to killing a few dragons by now, but you likely aren't ready. Ale on jest bardzo irytujący po prostu dla mnie. Hey, Lord of all dragons. You aren't even safe trying to distract him with the spirit summon. Since he can pivot one of his heads to shoot behind him. And if you thought that his size would make him slow, you're definitely not gonna have a fun time when he takes to the skies, dive bombing you with no warning before teleporting around you with incredibly fast and powerful electric claw swipes. No i na przykład to jest spoko, ale za pierwszym razem. Jak czujesz ten spektakl, że on po prostu sobie lata, czekasz i w ogóle i nie wiesz skąd cię trafi, ale po 10 próbie, jeżeli się wywalasz, to już po prostu jest irytujące. Niestety. To jest akurat coś, co faktycznie może być podawane jako przykład tego, że się czeka bardzo długo, aż atak zostanie wyprowadzony w Eldenie. Tutaj to jest przykład tego, że to czasami występuje, no. The final boss of Elden Ring comes in. Nie, no, co ty gadasz? Przecież to prosty boss jest. Co ty mówisz w ogóle? Number 3 with a 64.2% win rate. I think it's fair to say that Elden. Co za ludzie oglądają IGN na Dat Gamerze chyba, że mówią, że Elden Beast jest trudny. Bez przesady. Elden Starsy chyba kogoś dosrały. Nie, no to nie wiem, czy jeden z łatwiejszych bossów w Eldenie, ale on chyba nie powinien być w tym rankingu nawet. Boss of many in Elden Ring. And speaking personally, it's my least favorite. Ciężki, bo nie krwawi? Nie no, kurna. Ja za pierwszym razem biłem go bronią na krwawienie i miałem w dupie, czy będzie krwawił, czy nie, i go zabiłem. But it's hard to argue its place in the top three. Było fajnie. Its attacks hit like an absolute truck. There's the added stress of the fact that if you die, you have to beat Radagon again just to get another shot at the Elden Beast. And the frustration of the fact that it takes forever to just run and get within striking distance of this boss. It's a tough fight, though not for the same kind of reasons that landed a lot of the other bosses on this list. Z Malikafem się mogę zgodzić. With a 67.9% win rate, Malekith the Black Blade. No to Malenia jest następna, nie? 100%. And this is a boss that's here for. Dobra, szczerze? Na tej liście w top 3 powinien się znaleźć Margit, jeżeli jesteśmy fair. Albo, no, w sumie ta. All the right reasons. Malekith is an absolute monster, with a moveset that has him jumping all over the arena, pressuring you with lengthy flurries and combos without a clear sign of when it's actually safe to attack. Jakby Margit jest dużo trudniejszy od takiego Fire Gianta, co się znalazł tutaj na liście. And fast projectiles that force you to stay on your guard even if you're far away. Fortunately, once again, the arena is in your favor. Pillars can be used to your advantage to block projectiles. Filary możesz wykorzystać na korzyść, ale nie wiem, mnie bardziej irytują. And they can be used to force him to attack air while you wait for him on the other side of a pillar. He's a tricky boss to read, and any mistakes will be heavily punished, which is why he's a good fit for the number two spot. Second only to Malenia. No wiadomo, oczywiste. Cudowny bosik. Turbo trudny, rozbudowany moveset. Fajna sprawa. I totalna rzeź Waterfowlem. Jezus, tylko niech w DLC pojawi się coś, co dorównuje albo jest trudniejsze. Błagam. And I have never known defeat. Malenia takes the number one spot, winning 91.1% of all of her face-offs. Just her moveset alone makes this a difficult fight. But what really catapults it to the top of all Elden Ring boss fights. Na pewno fights będzie, musi być, nie? Też mi się tak wydaje, że zawsze było tak, że w DLC te bossy były trudniejsze, więc muszą to przebić. The fact that she heals a substantial amount of life every time she hits you. This generally means that it's not enough to just out damage her. You also have to know how to flawlessly avoid her attacks as well. That or just be really good at parrying, no. Or have someone to summon who knows how to do either of those two things. And those are the 10 hardest Elden Ring bosses according to. No nie, no średnio się z tym zgadzam w niektórych momentach, ale końcówka tak, jak najbardziej. Malikę w Malenia to ma sens. Gotry moim zdaniem trochę za nisko. Margit się powinien tu gdzieś znaleźć, a Elden Vista można by było wywalić właśnie za Margita na przykład. O, tak by było dużo lepiej. Czekamy na DLC, to miejmy nadzieję, że nowe top 10 się pojawi.